Witam Państwa, uprawa cebuli z dymki, okolice Radziejowa, to samo gospodarstwo co w zeszłym tygodniu, ale inne pole. Inna odmiana, inna kalibracja dymki. Na tamtym polu widzieliście Państwo dymkę kalibracji 27-24. Tutaj jest posadzona dymka o kalibrze 17-21, około 1,5 tony na hektar, więc no, dość gęsto. A plantacja wygląda w miarę dobrze, nie ma żadnych problemów przebarwień na liściach, nie ma chwastów, ziemia lepszej jakości niż na tamtej plantacji pokazywanej w tamtym tygodniu. Co tu można zrobić? Jest po niewielkich opadach, jest jeszcze dość sucho, więc decyzja producenta jest taka: opryskujemy aminokwasami NutriGreen razem z krypterem. Puszczamy wodę, opad około 20 litrów na metr kwadratowy, i po opadzie deszczu zabieg fungicydowy mankozeb plus siarczan magnezu plus protektor, żeby tą cebulę dobrze owoskować, żeby przykleić substancję aktywną do liścia, żeby była ochrona przed chorobami dosyć długi czas. Poszła pierwsza dawka azotu w ilości około 200-250 kg saletry wapniowej. Natomiast już minęło około 2 tygodni. W przyszłym tygodniu, jak będzie jeszcze wilgotna gleba po tym podlaniu, można wyrzucić na to pole nawóz kompleksowy typu Jaramila Complex, jakieś ilości 100-150 kg, żeby cebula miała pod ręką w zasięgu systemu korzeniowego składniki pokarmowe łatwo przyswajalne. Miną przymrozki zapowiadane na przyszły tydzień, to powinna ruszyć bardzo mocno wegetację. Na razie nie widać wsiornastka, nie widać innych chorób. Tutaj także nie widać stymfylium, które oczywiście może za chwileczkę się pokazać, dlatego musimy zapobiegać stosując produkty oparte na mankozebie.